Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Przed nami kolejne studium Pisma Świętego. Dzisiaj poruszymy bardzo ostateczne zagadnienia. Tytuł naszego studium to Dzień Pana. Albo inaczej, będziemy studiować Księgę Sofoniasza, zastanawiając się, co ma ona do powiedzenia nam dzisiaj. Bardzo serdecznie zapraszam. Witam raz jeszcze. Dzisiaj jesteśmy w bardzo młodzieżowym gronie, ale jestem pewien, że poziom naszego studium będzie bardzo dobry. Mamy wielu niezwykłych bohaterów biblijnych. Mamy Józefa, mamy Daniela, mamy Dawida, gdzie te ich młodzieńcze lata były pełne gorliwości dla Pana Boga. I wierzę, że właśnie dzisiaj ta nasza młodzieńcza gorliwość będzie mogła również być tutaj uzewnętrzniona. Pozwólcie, że się przedstawimy. Ja nazywam się Marek, jest z nami też Karolina, jest Mateusz i jest Błażej. I chcemy, żeby Pan Bóg był na tym miejscu obecny, żeby błogosławił nam i dawał nam dobre myśli. Błażeju, z Tobą się pomodlimy. Bardzo Cię proszę. Nasz drogi Panie i Boże, chcemy zaprosić Cię na to miejsce i prosić, żebyś pomógł nam zrozumieć te słowa, które są zapisane w Biblii. Te proroctwa, które nam dałeś na obecny czas, daj nam, Panie, jasność umysłu, mądrość, abyśmy mogli dzielić się i budować tym, co jest zapisane w tym słowie. W imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen. Księga Sofoniasza. Często do niej sięgaliście? Czy może jak się Biblia otworzyła przy Księdze Sofoniasza i zobaczyliście te wszystkie tytuły, Dzień Gniewu, Sąd i tak dalej, to może szybko przechodziliście do Ewangelii? Czy może jest to ulubiona księga kogoś z was? Nie bardzo. Nie bardzo. Chociaż ciężko tak trafić na nią w Biblii, bo taka króciutka, ale jak się ją przeczyta, to naprawdę głębokie można rzeczy z niej wynieść, głęboka treść. Bardzo często tak bywa. Możemy być do czegoś sceptyczni, może tutaj właśnie te nagłówki tak przerażająco brzmią, ale im głębiej w coś wnikamy, im bliżej kogoś poznajemy, tym okazuje się, że wcale nie jest tak źle. Tak, a więc Sofoniasz. Kilka takich wstępowych pytań. Kiedy żył Sofoniasz? Tak, i nie, że dawno temu, tak, tylko coś bliżej. Sofoniasz żył około 600 roku, 620 przed naszą erą. Mniej więcej w tamtym czasie działał i to było za króla Jozjasza w Izraelu. I Sofoniasz też był z rodu królewskiego. Był wnukiem Ezechiasza, króla judzkiego. Tak więc musiał, myślę, też być wykształconym człowiekiem. Mm-hmm. No, jestem bardzo usatysfakcjonowany taką odpowiedzią. Ale tutaj nie miałem wątpliwości, że młode osoby, poziom będzie dobry. To jeszcze o Sofoniaszu możemy powiedzieć. Tytułem wstępu, często proroctwa, które pojawiają się w danych księgach, mają odzwierciedlenie w imieniu proroka. Tak jak Daniel oznacza, Bóg jest sędzią i mamy w tej księdze o sądzie, tak samo w księdze Sofoniasza. Mimo tego, że tak jak mówiłeś, jest tutaj dużo o gniewie, o różnych strasznych rzeczach, to jednak sam Sofoniasz mówi o tym, że imię Sofoniasz mówi, że Pan jest ochroną, Pan jest schronieniem. Więc już tak z punktu wyjścia jest ta nadzieja na całą tą historię, na całe to proroctwo. Mhm. A do kogo kierował swoje mowy Sofoniasz? Czy tutaj jesteśmy w stanie coś takiego już na wstępie powiedzieć? Czy Sofoniasz działał w czasach między Izajaszem a Jeremiaszem? Czyli to był już taki okres, kiedy Izrael zbliżał się, do czasów niewoli. Więc, czyli było coraz gorzej. Tak, był to naród, który w zasadzie to był tylko już naród judzki, ponieważ Królestwo Izraela już nie istniało. No i oczywiście byli to ludzie, którzy zaniedbali obowiązki religijne, pogrążyli się we własnych sprawach i po prostu Boga też odstawili na dalszy plan. Mhm. Dobrze, to już troszeczkę wiemy o czasach.
wiemy o samym Sofoniaszu. Dobrze, zajrzyjmy do księgi, do pierwszego rozdziału. I tam na początek jeszcze na rozgrzewkę taki ciekawy tekst, który znalazłem, ósmy wiersz. Może Karolina, ciebie poproszę o przeczytanie. A w dzień ofiary Pana tak się stanie. Ukaże książęta i synów królewskich i wszystkich, którzy ubierają się w strój cudzoziemski. No właśnie, o ten strój cudzoziemski chciałem zapytać. Zanim przejdziemy do tych wszystkich tak ważnych spraw, a może to też jest ważna sprawa, no bo tutaj aż Pan Bóg przez proroka mówi, że ukaże tych, którzy chodzą w tych strojach cudzoziemskich. Co dzisiaj będzie tym strojem cudzoziemskim? Tak, czy wszystko made in China, albo made in jakiś United Kingdom, albo gdzieś tam Stany Zjednoczone, to będzie strój cudzoziemski, czy no, jak to zrozumieć w naszych czasach? Ja bym się tutaj wrócił do wersetu 7, który mówi, że milczcie przed obliczem wszechmogącego Pana, gdyż bliski jest dzień Pana. I teraz ciekawostka. Bo Pan przygotował ofiarę, poświęcił swoich gości. I w tym tekście, ten tekst mówi, że w związku z zbliżającym się dniem Pana, Pan poświęcił swoich gości, przygotował ofiarę. To mi się kojarzy z ucztą baranka, która jest przygotowana dla tych, którzy, dla wszystkich, którzy chcą na nią wejść. I też wiemy z innych fragmentów, że Pan Bóg przygotował specjalną szatę dla swoich weselników. Czyli tak w przenośni odbierasz ten tekst o szacie. Jedną z interpretacji, jaką bym tutaj nadał, to właśnie taki tekst w przenośni. Jeżeli mam strój ten z Królestwa, z Ojczyzny Bożej, to jest dobrze. Jeżeli nie, to znaczy, że jest coś nie tak. Z drugiej strony, być może rzeczywiście ten strój cudzoziemski oznacza takie właśnie chęć przypodobania się światu, naśladowanie mody światowej, jakkolwiek byśmy to mogli zrozumieć, podążanie w uczynkach tego świata i tak dalej. Także to, co się Panu Bogu nie podoba. Nie chodzi, mi się daje o metkę, tak? O metkę, chociaż no, w pewnych oczywiście przypadkach metka i pogoń za modą też może być wyrazem tego, że robimy coś przeciwnego Bogu. Mhm. Warto pamiętać, prawda, że Pan Bóg zwraca uwagę nie tylko na serce, ale tutaj nawet widzimy te sprawy zewnętrzne, dlatego że one gdzieś chyba właśnie zaczynają się od serca i to widać później na zewnątrz, również w ubiorze. Też myślę, że strój bardzo dużo mówi też o człowieku. Mamy wiele, albo mieliśmy wiele subkultur i można było spojrzeć na człowieka i powiedzieć, on należy do tej czy do tej subkultury. A tak się zastanawiam, czy można spojrzeć na człowieka i powiedzieć po jego stroju, to jest Boży człowiek. I myślę, że można tak zrobić, bo strój, który myślę jest dobrym strojem, nie powinien zwracać uwagi na mnie, że ja jestem najważniejszy. A bardzo często myślę, że staramy też się tak przypodobać, żebyśmy byli zauważeni, żeby ktoś na nas zwrócił uwagę, a myślę, że nie o to chodzi Panu Bogu, że najważniejsze jest, żeby On był zauważony, nie my. Bardzo, bardzo się cieszę, że właśnie w takim młodym gronie o takich sprawach chwilkę porozmawialiśmy. No, ja też jestem tego zdania, że warto zwracać uwagę na strój. Dobrze, przejdźmy kawałeczek dalej, do 12 wiersza. Błażej, przeczytaj, poproszę cię. W owym czasie będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni i będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwiali nad mętnymi resztkami wina i mówią w swoim sercu, nie uczyni Pan nic dobrego, ani też nic złego. Spotkaliście kiedyś takich ludzi, którzy mówią w ten sposób? Czy to tylko kiedyś, czy dzisiaj może też? Którzy mówią, że Pan nie interweniuje, że zapomniał o tym świecie? No może. Którzy mówią, że gdzieś jest przyobiecane przyjście Jego? No, ci jeszcze tutaj siedzieli nad resztkami wina. I to gdzie? W jakim mieście? W Jeruzalemie. Najważniejsze miasto świata, można powiedzieć. Pan Bóg wyznaczył to miasto, żeby z niego Ewangelia rozchodziła się do wszystkich narodów, a tutaj siedzą sobie ludzie nad resztką wina i to jeszcze jakiegoś bylakiego i mówią, a już Pan Bóg tutaj przestał w ogóle zwracać uwagę na to wszystko, co się dzieje. Zasnęli, nie? Mi to się kojarzy z fragmentem z Księgi Objawienia, tam gdzie jest mowa o, tam gdzie jest list do
do ludzi z Laodycei, którzy tak usiedli sobie w swoim domu, stwierdzili, że jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Czyli tacy ludzie, którzy poprzestali na tym, co mają i stwierdzili, że już więcej nie jest im w życiu potrzebne. I że nic już się więcej w zasadzie nie wydarzy. I to jest właśnie też taki obraz, tak? Takich ludzi, którzy... Wierzą w Pana Boga? Tak, którzy go w zasadzie znają. Wiedzą, że on kiedyś coś tam robił, ale czy teraz coś robi, czy teraz się coś będzie działo, w zasadzie to nie ma żadnego znaczenia. Życie i tak jest bez sensu. Ważne, żebym ja przede wszystkim jakoś sobie tam poradził, jakoś się ustawił, a reszta niech się toczy jak chce. Mhm. Czy to zagraża nam, bo nie wiem, czy w tym momencie mówimy tylko o tych ludziach, którzy są gdzieś daleko od Pana Boga, wiedzą o Nim, czy to może wydarzyć się w życiu nas, ludzi przychodzących do kościoła, oglądających studium biblijne przez internet? Ja myślę, że tak, że to jest bardzo nieobce i czasami właśnie w takich chwilach, kiedy jesteśmy albo na przykład za bardzo zapracowani, zagonieni różnymi sprawami, to wtedy tak mamy taką tendencję mówić, już się nic nie wydarzy, wszystko jest tak jak było, ale też kiedy po prostu jest taki dosyć trudny czas, to wtedy też czasami właśnie też sobie myślimy, że chyba ten Bóg chyba już przestał działać, skoro nic się nie zmienia, wszystko jest takie samo beznadziejne, jak było. Mhm, czyli znamy te głosy, tak jak kiedyś były, tak samo i dzisiaj się pojawiają. Ja wierzę, że znajdziemy odpowiedź i rozwiązanie, jak wyjść z takiej jakiejś beznadziei i przede wszystkim jak nie popadać w takie stany, jak cały czas trwać blisko Pana Boga. No dobrze, i teraz 14 tekst. Karolina. Bliski jest wielki dzień Pana. Bliski i bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki. Wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Jeszcze nawet dalej. Dzieniów jest dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. Czyli takie znowu tutaj ciemną kredką naszkicowane to wydarzenie. Już przy okazji wcześniejszych studiów nad małymi prorokami mieliśmy taką sytuację, prawda? Że ten dzień Pana miał być czymś ciemnym. Księga Joela, prawda? Dopisy z szarańczą. Tak. No i jak to zrozumieć? Bo z jednej strony mówimy, że przyjście Pana Jezusa jest tym najwspanialszym wydarzeniem, a tutaj kolejny prorok, który zamiast tym ludźmi może potrząsnąć, powiedzieć, słuchajcie, będzie wspaniałe Boże Królestwo i narysować tymi jasnymi kolorami, to on znowu tutaj o tym ciemnym dniu. Myślę, że prorok bardzo dobrze wiedział, co miał powiedzieć. Jeśli spotkałby ludzi, którzy są blisko Boga, których jedynym pragnieniem jest Bóg i szukają Go z całego serca, to myślę, że wtedy by powiedział, że wkrótce przyjdzie nasz Zbawca, zabierze nas do siebie. A gdy prorok patrzy na Izrael, Boży lud, który powinien być blisko Boga i widzi rzeczy, które się tam dzieją, które są straszne, to wtedy mówi do nich, że ten dzień będzie straszny, że to będzie dzień gniewu dla nich. Czyli nie koloruje, a mówi jak jest. Mhm. Dobra, i właśnie mówi to do mieszkańców Jeruzalemu. To stolica świata religijna, skąd Pan Bóg miał mieć wpływ na wszystkich wokół. Czy w takim razie takie słowa mogą czasem paść do adwentystów Dnia Siódmego, do ludzi, którzy uważają się za powołanych do przygotowania świata na powtórne przyjście Chrystusa, a tymczasem do nas Pan Bóg skieruje słowa, nie czekajcie, nie cieszcie się tak bardzo, bo to może być dzień gniewu, ciemny dzień. Czy my możemy takie słowa usłyszeć, czy to nie do nas? W tym poprzednim tekście, który czytaliśmy w wersecie 12, było, że będę przeszukiwał Jeruzalem w świetle pochodni. Gdybyśmy tak bardzo symbolicznie wzięli, to wiemy, że pochodnią jest nazwane również Słowo Boże. Resztki wina to są, mogą być też jest symbol jakichś nauk różnego rodzaju. I widzimy, że mimo tego, że ci ludzie mieszkali w tym Jeruzalemie, to jednak nie dążyli w dobrym kierunku i prorok im powiedział prawdę. To, że jest się w jakimś miejscu, w jakimś mieście, w jakimś kościele, nie oznacza, że dzień Pana będzie przyjemny, będzie lekki, ale właśnie każdy indywidualnie wybiera to, jaki dla niego będzie ten dzień. Potem później w wersecie 17 jest napisane, że odnosi się to do ludzi, którzy
po prostu grzeszyli przeciwko Panu. Myślę, że to jak najbardziej dotyczy nas. Często mi też zdarzało się tak myśleć, jak patrzyłem na jakiegoś człowieka, który nie szukał Boga, ale miał wszystko w życiu. Miał dom, miał pracę dobrze płatną, miał rodzinę, żonę, dzieci, samochód, kilka samochodów, jacht. Miał wszystko. I tak brakowało mu tylko Jezusa. Tylko, że myślę, że to jest najgorsza rzecz, o jakiej mogłem wtedy pomyśleć, bo tak naprawdę jego życie było bez wartości. Jeżeli nie ma w życiu Chrystusa, to jest bez wartości. I te wszystkie dodatki są bez wartości, tak naprawdę. I myślę, że skoro zdarzyło się mi pomyśleć, może komuś też się zdarzyło coś takiego pomyśleć, to znaczy, że jednak grozi nam coś takiego. Tutaj w wersecie 18 jest właśnie powiedziane o tym, co Mateusz mówi. Bardzo proszę, przeczytaj. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. Ja kiedy wczoraj tak zastanawiałam się nad tym opisem, to pomyślałam, być może dobrze, że on jest właśnie w ten sposób powiedziany. Te wersety, które tam wcześniej były, są bardzo sugestywne, tak? Tam mamy huk, hałas, ciemność, mrok, obłoki, gęste chmury. Od razu można sobie to wyobrazić, jak to wygląda. Czyli to jest coś, co faktycznie miało działać na wszystkie zmysły. Czyli coś, co można sobie właśnie odzwierciedlić jako faktycznie taką globalną katastrofę i coś, czego naprawdę, kiedy człowiek jest przywiązany tylko do rzeczy, które są na tym świecie, a nie ma Boga, to może się tego bać. Ale jakby księga nie zatrzymuje się też na tym obrazie, bo kiedy Bóg posyłał poselstwo do proroków, to takim właśnie wyznacznikiem, że było to poselstwo od Boga, to było też to, że oprócz poselstwa napomnienia było też poselstwo nadziei. Bóg nie zostawiał nigdy ludzi w takim beznadziejnym stanie, że będzie tylko koniec i już się nic więcej nie wydarzy. Bo inaczej nie byłoby to proroctwo od Boga, który nie ma zamiaru zniszczyć ludzi, ale przede wszystkim chce jak najwięcej osób uratować. Ja też myślę, że jednak oczywiście lubimy te fragmenty, które mówią o takim przyjściu Jezusa w chwale, o nagrodzie dla sprawiedliwych, o tym darze, jaki otrzymamy, o zbawieniu, o życiu wiecznym, o tych opisach nieba. Ale jednak to byłby opis nieprawdziwy, gdybyśmy właśnie nie mieli takich opisów jak w Księdze Sofoniasza, jak opisów plag, czy w Objawieniu, w Izajaszu, w innych księgach, które mówią właśnie o tej drugiej stronie, że jednak Pan Bóg brzydzi się grzechem i jest Bogiem również nie tylko miłosierdzia, ale również sprawiedliwości. A jeżeli o tym zapomnimy, to właśnie możemy popaść w tą złą skrajność. I ja się cieszę. To budzi taki dobry, może nie budzi strachu, ale budzi taki dobry respekt przed Panem Bogiem. Jednak przypomina, że bać się Boga, to znaczy nienawidzieć grzechu, przestrzegać Jego przykazań. A tutaj w tym 18 tekście było wspomniane srebro i złoto, które nie może wyratować w tym dniu Pana. I oczywiście wiemy, że możemy to odnieść do tego, że zbawienie w żaden sposób nie jest związane z naszym portfelem, kartą kredytową. Tutaj nie możemy tego kupić. Wiemy, że jest to Bożym darem. Ale w bardzo ciekawy sposób to ten tekst zwraca uwagę, że nawet my, którzy czujemy się zbawieni, przyjęliśmy ofertę Pana Jezusa, jesteśmy z Nim blisko, to bardzo często te pieniądze mogą się okazać bez wartości. Nawet w życiu człowieka, który jest blisko Boga, nagle przychodzi taki moment, że kolejny raz zdajemy sobie sprawę jeszcze głębiej, że to już nie tylko zbawienie nie jest za pieniądze, ale również wiele elementów naszego życia, a może wszystko, nie jest zależne od pieniędzy. Czy są takie chwile, może w naszym krótkim życiu zdarzyło się coś, gdzie pieniądze nie były w stanie załatwić jakiejś sprawy? Myślę, że każdemu z nas, również mi się zdarzyły takie sytuacje, kiedy faktycznie kwestia przyjaciół, znajomych, bliskich, nie wiem, choroby, śmierci, to jest coś zupełnie, coś, co jest tak naprawdę bardzo głęboko do serca sięga i działa silnie na emocje, jest zupełnie niezależne od pieniędzy.
A czy pieniądze w takim razie mają jakąś wartość? No mają, są darem od Boga. Zależy w jakim kontekście patrząc, bo patrząc tak ogólnie, jeżeli chodzi o plan zbawienia, o to, o co się toczy walka, to nie, nie mają żadnego znaczenia. Ale pieniądze są potrzebne nam do funkcjonowania, do życia. Tak więc są czymś, co jest niezbędne w naszym... Mhm. Czyli nie są czymś nieczystym, po prostu jest to jakiś element naszego życia, ale one bardzo często uświadamiamy sobie sprawę, jak one są mało warte. Dzisiaj możemy je mieć, jutro ich nie mamy, ale i tak tym największym skarbem, i jeżeli uda nam się czasem tak globalnie spojrzeć, każdy z nas spotka się z Bogiem i wtedy wszystko, co mamy, nie tylko pieniądze, nie będzie miało znaczenia. Będzie miało znaczenie tylko to, kogo znamy, kim jest dla nas Jezus. Jak bardzo się z Nim zaprzyjaźniliśmy w ciągu naszego życia. A wszystko inne jak pył, nic nie warte. No dobrze, przejdźmy do drugiego rozdziału. Trzy pierwsze teksty. Błażej. Zbierzcie się, zbierzcie narodzie niesforny, zanim staniecie się jak plewa, którą wiatr unosi, zanim was dosięgnie żar gniewu Pana, zanim zaskoczy was dzień gniewu Pana. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Jak ukryć się w tym dniu gniewu Pana? Wciąż mamy tą ciemną kredkę, która tutaj przedstawia nam żar gniewu. Żar to mocne słowo. Jak się ukryć? Tutaj pojawia się słowo pokora. No właśnie, kiedy pomyślimy o tym, co jeszcze było w poprzednim rozdziale, o tym srebrze i złocie, to jakby w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że tak naprawdę nic nie jest w stanie nas uratować przed tym wydarzeniem, i kiedy też uświadomimy sobie, że tak naprawdę nic nie ma żadnej wartości, że tak naprawdę przed Bogiem my nie posiadamy niczego, to wtedy możemy być bezpieczni, bo w Bogu jesteśmy bezpieczni wtedy, kiedy czujemy się od Niego całkowicie zależni. Ale kiedy jest coś, co nas od Niego oddziela, co sprawia, że czujemy się samowystarczalni, mogą być to właśnie te pieniądze, czy też jakaś rzecz, bądź też jakaś osoba, na której zbytnio polegamy, to wtedy jakby pozbawiamy się tej Bożej ochrony, przestajemy Mu ufać. Czujemy się mocni. Tak, i polegamy na własnej sile, która tak naprawdę nie istnieje. Także ukrycie się w Bogu to jest jakby całkowite bezgraniczne zaufanie i uświadomienie sobie własnego stanu, własnej beznadziei. Mhm. Czyli zobaczcie, poprzez beznadzieję i przyznanie się do swojej słabości, grzeszności, to jest droga do zwycięstwa? Przecież każdy powiedział, musisz być silny, odważny, musisz walczyć, nie poddawać się, a tu jednak się poddać. No to jest taki paradoks biblijny, że droga w dół prowadzi w górę. I Jezus poprzez uniżenie się, poprzez przyjście na ziemię, stanie się człowiekiem, to było dla Niego straszne uniżenie się, opuszczenie boskiej chwały. To znaczy, może z naszej perspektywy to wygląda strasznie, prawda? Takie zejście w dół, ale... Myślę, że aniołowie też, myślę, odradzali Jezusowi, mówili, nie idź tam, no bez przesady. Chcesz zostawić to, co tutaj masz, tą wielką chwałę? Myślę, że nawet mogli przyjść jacyś i proponować, może ja pójdę za ciebie. A jednak on zszedł tutaj, uniżył się tak bardzo, a później będzie wywyższony i dzięki niemu też my. Podobnie tutaj Pan Jezus na przykład mówi, jak służycie, to wtedy jesteście pierwsi i najwięksi. Czyli tutaj faktycznie ta biblijna nauka, biblijna wielkość, biblijny sposób zwycięstwa jest zupełnie do góry nogami. Na głowie to wszystko stoi w stosunku do tych standardów światowych. Tutaj ta pokora, możemy to jeszcze z innej strony na to popatrzeć, żeby podjąć walkę, żeby znaleźć rozwiązanie jakiegoś problemu, to nie powinniśmy udawać, że jego nie ma, tylko powinniśmy się przyznać do tego, że coś jest źle, żeby móc właśnie to naprawić. Lekarz musi postawić diagnozę, że jest coś chorego,
I tak samo my, kiedy ci ludzie byli w Jeruzalemie, jak czytaliśmy również w innych prorokach, tak się chełpili tym, że są tym narodem wybranym, którzy oczekują na Dzień Pański, którzy chełpili się ze świątyni, to jednak ta pokora, że może jednak nie ma z czego się chwalić, ale warto właśnie uświadomić sobie problem. Także to jest taki dobry sposób, w jaki sposób szukać pokory, zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy doskonali, że nie jesteśmy przygotowani na ten Dzień Pański, modlić się, prosić Pana Boga, żeby nas przygotował i prosić Go o ochronę. Ale zarazem uwierzyć Jemu, że On gotów jest nas uratować. I tylko ta świadomość, że to nie ja, nie w mojej mocy, nie dlatego, że ja jestem jakiś mocny, mam jakieś szczególne cechy charakteru, a dlatego, że Pan Bóg jest taki niezwykły, dlatego może pojawić się zwycięstwo w naszym życiu. Bardzo się cieszę, naprawdę dobra dyskusja o pokorze. Zobaczmy dalej kolejne teksty interesujące. 13 i 14, 15 w drugim rozdziale. Karolina. Wyciągnie swoją rękę przeciwko północy i zniszczy Asyrię. Niniwę obróci w pustkowie, w kraj suchy jak pustynie. I wylegiwać się będą na niej trzody, wszelkie zwierzęta polne. Pelikan i sowa będą nocować na głowicach kolumn, a puszczyk będzie krzyczał w oknach. Kruk zaś na progu, gdyż wiązanie cedrowe będzie zawalone. Oto wesołe miasto, które czuło się bezpieczne i które mówiło do siebie tylko ja i nikt inny. Jakim stało się pustkowiem, legowiskiem zwierząt? Każdy, kto będzie przechodził koło niego, zagwiżdże i machnie ręką. O jakim mieście tutaj jest mowa? O Niniwie. O Niniwie, oczywiście. To nie było podchwytliwe pytanie. Niniwa była stolicą wielkiego imperium Asyrii, tak jest. I to jest to samo miasto, do którego poszedł prorok Jonasz. I wtedy tak wspaniale przyjęli proroka Jonasza, a teraz znowu Sofoniasz ma coś do powiedzenia o tym mieście. No i jak się wypełniły te słowa? Jest proroctwo. Proroctwo Jonasza w jakiś sposób nie wypełniło się, tak? Jonasz mówił, że za 40 dni Niniwa będzie zburzona, ale ludzie się nawrócili do Boga. A tymczasem Sofoniasz grozi i co się stało? To jest takie ostrzeżenie dla nas, bardzo szczególne. W tamtych czasach na pewno Niniwa była jakimś ośrodkiem kultury, cywilizacji, techniki, centrum świata, militariów i tak dalej. No i ludzie często mają właśnie, to jest po pieniądzach, to jest taki kolejny właśnie element, gdzie lubią pokładać swoją nadzieję w jakimś sile, w jakimś władzy, mocarstwie, podbojach, nauce, czymkolwiek. Ale właśnie tak jak z Niniwą okazuje się, że nic po niej nie zostało, że stało się legowiskiem zwierząt, tak, że tam teraz można pojechać z wyprawą archeologiczną. Tak samo dzisiejszy, powiedzmy, system państwowości, organizacji też czeka to samo. Jednak proroctwa nam pokazują, że nie na tym świecie jest nasze królestwo, nie ten świat nie jest tym, który się ostoi, ale to Królestwo Boże ma wszystkie inne państwa zmiażdżyć i ono ma być na wieki. Mhm. Czyli tak jak to proroctwo się wypełniło i faktycznie przez wiele wieków Niniwa, zresztą podobnie jak proroctwa o Babilonie, które pojawiają się w Piśmie Świętym, mówiły, że Babilon będzie zniszczony i tak stało się w przypadku jednego, jak i drugiego miasta i były nawet czasy, kiedy archeologowie wątpili, czy one istniały, czy być może nie są jakąś tam dawną, dawną legendą. Dopiero w XIX wieku zostały odkryte, no i okazało się, że były potężne, ale przyszedł ten moment, kiedy nie usłyszały jakiegoś kolejnego wezwania, wołania i zostały zniszczone. Nawet myślę, że można byłoby zastanowić się, czy to proroctwo się spełniło. Ja bym powiedział, że taką, że jeżeli mówimy to w kontekście Dnia Pańskiego, że to jest proroctwo na Dzień Pański, to właśnie to zniszczenie Niniwy, zniszczenie Asyrii, koniec tamtej cywilizacji jest taką gwarancją, że również te wszystkie cywilizacje, tę kulturę spotka taki sam koniec właśnie okresu wieków. Mhm. I warto wspomnieć na to, że Niniwa, mimo że wcześniej usłyszała słowa będzie zniszczona, nawróciła się. Tak samo w stosunku do nas nieraz możemy poczuć taki oskarżający ton: człowieku, jesteś grzesznikiem.
Ale jeżeli uczynimy tak jak Niniwa za pierwszym razem, to się ostoimy. A jeżeli będziemy trwać gdzieś w naszym, w naszej słabości, grzechu, upadku, to będzie z nami tak jak z Niniwą za tym kolejnym albo ostatnim razem, kiedy nie usłuchała. Dobrze, zajrzyjmy do trzeciego rozdziału i tam najpierw cztery pierwsze wiersze. To dobrze, może z Biblii Gdańskiej teraz posłuchamy, Mateusz. Dobrze. Biada temu miastu, zmazanemu i splugawionemu, gwałty czyniącemu. Nie słucha głosu, ani przyjmuje karności. W Panu nie ufa, do Boga swego nie przybliża się. Książęta jego, w pośrodku jego są lwy ryczące. Sędziowie jego są wilki wieczorne, które nie gryzą kości aż do poranku. Prorocy jego skwapliwi, mężowie przewrotni, kapłani jego splugawili rzeczy święte. Zakon gwałcą. Hmm. Tak, biada temu butnemu, splamionemu, tyrańskiemu miastu. To pewnie dalej o Niniwie, tak? W kontekście tego rozdziału dalej widzimy, że jest mowa o Jeruzalem, o ludzie Bożym, więc myślę, że... Jak to możliwe? Tutaj jednak jest mowa o Jeruzalem. Tak, nie ufa Panu. Nie zbliża się do swojego Boga. I jest mowa o kapłanach, o zakonie, o prorokach, czy tych wszystkich elementach, które dotyczyły narodu izraelskiego. Widzimy, że to są takie szczególne grupy też wymienione, charakterystyczne dla Judy, dla służby świątynnej, dla organizacji państwowej. Ale właśnie to są te takie określenia, jak tak czytam, to mi się kojarzą, kojarzy mi się to zawsze z Panem Jezusem. Jezus jest nazwany księciem, jest nazwany sędzią, jest nazwany również prorokiem, jest przede wszystkim jest oczywiście kapłanem. I cały Izrael, nie tylko w świątyni, ale całym swoim życiem miał pokazywać, jaki będzie Mesjasz, jaki miał odzwierciedlać Boży charakter poprzez właśnie rządy, które miałyby odzwierciedlać Boże rządy, poprzez proroctwa, poprzez służbę świątynną, poprzez każdy element życia, poprzez sądy również, ale oni właśnie poszli w drugą stronę, tak jakby nie tylko zatracili ten Boży charakter w swoim życiu i robili coś zupełnie przeciwnego, zupełnie przeciwnemu tego, do czego zostali powołani. Przez to również to światło Ewangelii nie było głoszone innym narodom, którzy mieli patrzeć na ten naród i patrzeć, jak Bóg w nim działa, jakie są tam rządy, jakie są tam religia. Oni tego nie robili i za to zostali bardzo, bardzo ostro napomnieni i ostrzeżeni, co się z nimi stanie. No myślę, że my mamy podobną sytuację, tak? Też mamy odzwierciedlać Boży charakter i też być świadectwem dla innych w tej kwestii. I dlatego też powinniśmy być bardzo czujni, czy przypadkiem takie słowa gdzieś do nas nie docierają. Cały czas ta historia Izraela, tak jak w liście do Koryntian czytamy, że wszystko to, co zostało napisane, tak, 10 rozdział, bodajże 13 wiersz, wszystko, co wcześniej zostało napisane dla naszego pouczenia, napomnienia, dlatego żebyśmy nie musieli wchodzić na te same drogi. Ale wciąż trzeba być tak czujnym, żebyśmy... My takich słów nie usłyszeli, albo żebyśmy usłyszeli, kiedy trzeba usłyszeć. Dobrze, zobaczmy jeszcze teraz ósmy tekst. Karolina, poproszę ciebie. Dlatego oczekujcie dnia, mówi Pan, w którym wystąpię jako oskarżyciel, bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Mhm. Już dzisiaj troszkę rozmawialiśmy o tym gniewie, o tej srogości, o tym ogniu, o tym żarze. I tutaj znowu on się pojawia. I jak tutaj rozgraniczyć to miłosierdzie Pana Boga, to jego ciepło, ten uśmiech na twarzy Pana Jezusa, tą jego leczącą dłoń w stosunku do tej żarliwości, tej srogości, która tutaj się pojawia. Tutaj warto powrócić do tej myśli, która też była w poprzednich wersetach, czyli porównania Boga jako sędziego. Tak, bo tutaj wyraźnie jest też jest słownictwo z sądu. Tak, Bóg mówi, że będzie oskarżycielem. Nam sędzia kojarzy się dosyć negatywnie.
Bo sędzia jest tym, który skazuje, który daje wyrok. I zazwyczaj to jest, oceniamy kogoś, kto jest osobą, która nie ma żadnego zaangażowania w naszą sprawę, tylko po prostu na podstawie suchych faktów wyciąga wnioski i mówi winny bądź niewinny. Taki mamy obraz sędziów dzisiaj, natomiast w Izraelu wyglądało to zupełnie inaczej. Sędzią był zazwyczaj człowiek, który przede wszystkim był przywódcą militarnym. Wtedy, kiedy naród najeżdżali wrogowie, to sędzia był tym, który prowadził do boju. Czyli sędzia był obrońcą narodu. No i w nim takie emocje się pojawiały, że aż tutaj jakaś gniew, żarliwość. Taki zdenerwowany mocno tutaj się wydaje. Jak najbardziej, ponieważ jakby sędzia był takim reprezentantem narodu. On nie był tym, który gdzieś tam sobie po prostu siedzi i rozstrzyga winny, niewinny, ale on był z tego ludu, on po prostu jakby utożsamiał się z tym ludem. I kiedy myślimy o Bogu jako o sędzi, to właśnie jest ten, który rozprawia się ze swoimi wrogami jego ludu, który stawia się za swoim ludem i który tak jakby idzie na przodzie, prowadzi do tego, żeby wrogowie byli zniszczeni. I tutaj, kiedy on mówi o tym, że wystąpi jako oskarżyciel i ma zamiar zebrać królestwa, by wyleść na nie swoją popędliwość, to on tutaj mówi o wrogach swojego ludu. Ponieważ Bóg jest tym, który przede wszystkim chce uratować swój lud. Ten, który pozostał mu wierny i który jest jego największą troską. On dalej potem mówi, że potem przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć Mu jednomyślnie. Czyli jakby ideą Pana Boga, ideą Jego sądów jest to, żeby przede wszystkim ludzie stali się dobrzy. Żeby nie było wśród nich tego, co ich od Boga oddziela. Myślę, że warto w tym kontekście pamiętać o tym, że Bóg kocha grzesznika, a nienawidzi grzechu. I myślę, że Chrystus nie przyjdzie na ziemię, żeby zniszczyć grzeszników. On przyjdzie na ziemię, żeby zniszczyć grzech. Tylko, że niektórzy ludzie tak bardzo będą przesiąknięci grzechem, tak bardzo zakorzeni się grzech w ich sercu, że po prostu zostaną zniszczeni razem z tym grzechem. Grzech stanie się częścią ich życia. I to też jest ważne pytanie dla nas. Czy my czasem nie mamy jakichś takich grzechów, które lubimy, których nie chcemy czasem porzucić? A co jeśli właśnie ten grzech stanie się częścią mnie? Czy wtedy ja na sądzie, na mnie będzie wylany ten gniew Pana? I kontynuując tą myśl, ja tutaj widzę taką emocję Pana Boga, kiedy On obserwuje cały ten świat i widzi te wszystkie nieszczęścia, to okrucieństwo ludzi. Nawet nie wczytując się, niektóre nagłówki już mnie przerażają, które widzę kolejnych morderstw, kolejnych okrucieństw. Jakiś czas temu czytałem krótką relację, a ktoś udostępnił nagrania, właściwie notatki z tych nagrań więźniów niemieckich, którzy byli w alianckich więzieniach i byli podsłuchiwani. Albo nawet specjalnie był jakiś więzień wprowadzany, który zaczynał ich wypytywać, wyciągać. Takie okrucieństwa, o których tam przeczytałem, gdzie ludzie dopuszczali się na innych ludziach, to ja nie dziwię się, że Pan Bóg jest pełen gniewu, bo ja czytając tylko tych kilka słów, nie widząc tych scen, byłem pełen gniewu i żarliwości i w moim umyśle się pojawia takie pytanie. Panie Boże, jak długo jeszcze? Ile ludzi jeszcze musi cierpieć, umrzeć, zanim Ty przyjdziesz? I dlatego ja wierzę, że w sercu Pana Boga jest takie wielkie pragnienie, żeby to mogło się skończyć. I na szczęście ten koniec może być dobry. I właśnie ku temu teraz zmierzamy. 16 i 17 tekst. Ja przeczytam. Dnia onego rzeką do Jeruzalemu. Nie bój się, a do Syjonu niech nie mdleją ręce twoje. Pan Bóg twój w pośrodku ciebie mocny zachowa cię. Rozweseli się wielce nad tobą. Przystanie na miłości swej przeciwko tobie. I rozweseli się nad tobą z śpiewaniem. Jak weselą się w święta jeszcze dalej. Albo może od razu jeszcze 19 i 20. One tutaj podsumowują tę całą księgę i te emocje, które tutaj się pojawiają. Oto ja koniec uczynię wszystkim, którzy cię trapić będą w ten czas, a zachowam chromą i wygnaną zgromadzę. Owszem,
sposobię im chwałę i imię po wszelkiej ziemi, w której zelżywość ponosili. W ten czas przywiodę was, w ten czas mówię, zgromadzę was, albowiem dam wam imię i chwałę między wszystkimi narodami ziemi, gdy zaś przywiodę więzienie wasze przed oczyma waszymi, mówi Pan. Mhm. Tak, mamy tutaj jakieś inne emocje. Już nie jest ten żar, już nie jest ten gniew, jest coś innego. Jaką emocję tutaj, jaką wiodącą odczuwacie? Tutaj jest przepiękny obraz Boga, który cieszy się ze śpiewaniem. To, co jest właśnie Mateusz z Biblii Gdańskiej czytał, że Bóg po prostu wychodzi na spotkanie ze śpiewem. I jest to taka radość, której nie da się opisać. Izajasz to wspomina w 62 rozdziale, bodajże w 5 wersecie, kiedy właśnie mówi o podobnych emocjach Boga. Mówi o tym, że tak jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radował z ciebie. Czyli radość Boga to jest właśnie taka jak radość młodych ludzi w dniu ślubu. Kiedy po prostu wreszcie tak naprawdę mogą być razem. I Bóg w tym momencie, On wybiegnie z radością, żeby przywitać swoich ludzi, żeby ich uściskać i że od tej pory już będą nierozłączni. I jest to taka radość, że Bóg aż śpiewa z tej radości. Właśnie ważne jest, do kogo Bóg kieruje te słowa. Bo w kilku wersetach, kilka wersetów wcześniej mówi, że zostawią pośrodku ciebie lud ubogi i nędzny i będą ufać imieniu Pańskiemu. Ostatki Izraela. I właśnie Bóg będzie się radował z tych ludzi, którzy szukają Jego, którzy pragną Jego obecności, którzy Go kochają. I ze spotkania z nimi, no to jak się nie radować. Czyli pomimo tych wszystkich smutków i cierpień, które zarówno Pan Bóg odczuwa, jak i my przeżywamy, wszystko może skończyć się radością. Będzie Pan Bóg pośród ciebie. Tak jak jest w objawieniu powiedziane, że przybytek Boga między ludźmi, On będzie im Bogiem, oni będą Jego ludem. To będzie bardzo szczęśliwe wydarzenie. To jest znowu balans właśnie, żeby pamiętać o tych ciemnych stronach, ale też o tych właśnie tej radości, że Pan Bóg jest również Bogiem właśnie tego szczęścia i tego wiecznego odpoczynku. W Księdze Sofoniasza mamy jeden jeszcze bardzo interesujący fragment. 3 rozdział i wiersz 13. Błażeju. Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. Tak, jest resztka, taka dobra ta resztka się wydaje. Czy to możliwe, że tutaj Sofoniasz wspomniał o kościele adwentystów? Kim jest resztka? Resztka jest tym, co się przez całe Pismo Święte przewija. Zawsze Pan Bóg miał tą garstkę w zasadzie ludzi, która trzymała to światło Ewangelii. Czy to był Abraham ze swoją rodziną, czy później kilkadziesiąt osób, które pojechało do Egiptu, czy później właśnie w czasach proroków, to w ogólnym odstępstwie to była jakaś garstka, czy właśnie ta resztka, o której mówi objawienie, to jest bardzo popularny temat w Biblii. Ta resztka, która trzyma się Bożej prawdy i czci Pana Boga, tak jak On tego oczekuje. Mhm. Czy to chodzi o taką znajomość teoretyczną Pana Boga, czy tutaj coś więcej, bo wcześniej czytaliśmy w Księdze Sofoniasza, że byli tacy, którzy znali Pana Boga, ale nie wychodziło to w życiu. Natomiast tutaj ta resztka, nawet kłamstwa nie było w ich ustach, tacy dość nieskazitelni. Ja bym tutaj nie ograniczała resztki do jakiejś denominacji religijnej, bo to byłoby, no to byłoby nieprawdziwe. Dlatego, że jakby Bóg miał swoją resztkę przez wszystkie dzieje historii świata. I wcale to nie był Izrael, prawda? Tak, to byli ludzie z różnych krajów, z różnych narodów i bardzo często też o różnym zrozumieniu religijnym. Czyli przynależność do danego kościoła wcale nie gwarantuje to, że będzie się znajdowało w tej Bożej resztce. Przede wszystkim to są ludzie, którzy powierzyli swoje życie Bogu, zaufali mu do końca. I to są ci, którzy po prostu pokładają nadzieję w Bożym prawie, którzy też wypełniają Boże prawo. A Boże prawo jest uniwersalne, ono jest dla każdego człowieka i dla każdego wyznania. Werset 10 i 20 mówi o tym, że spoza strumieniu kuszytów moi wyznawcy, rozproszony mój lud, przyniosą mi dary.
i werset 20, że w owym czasie przywiodę was z powrotem i zgromadzę was w tym czasie. Także tutaj sugeruje, że jednak każdy człowiek ma ten wybór, czy chce być Bożą resztką. I Mateusz jeszcze o resztce. Myślę, że Bóg chciał, żeby to była mowa o całym Izraelu, że cały Izrael jest tą resztką, ale tak nie było, tylko jego część była resztką. Myślę, że Bóg chciał, żeby cały Kościół Adwentystów był tą resztką, ale tak nie jest. Tutaj jest napisane, że będą się paść i będą odpoczywać. I myślę, że to są ci ludzie, także w Kościele Adwentystów, w którym wierzę, że jest prawda, że to są ci ludzie, którzy pasą się razem z Chrystusem i odpoczywają w Nim. Że oni są tą Bożą resztką. Mhm. Ale, ale wciąż musimy pamiętać, że ten termin resztki jest... Chcielibyśmy, żeby to nasz Kościół, w którym się znajdujemy, który jest przekazicielem, jak wierzymy tego, co tutaj jest w Piśmie Świętym napisane, nie zawsze to wychodzi w życiu i to pomniejsza tą resztkę, ale wciąż ta resztka otwarta jest na wszystkich ludzi, którzy gotowi są swoje serce otworzyć i sprawić, aby to Boże prawo mogło tam się pojawić i aby każdego dnia było wyżywane, aby ten biedny był nakarmiony, przeodziany, ktoś w więzieniu odwiedzony i tak dalej. I w ten sposób ludzie przyłączają się do resztki. Chcemy, żeby jednak jak najwięcej ludzi przyłączyło się do tej resztki, o której jest napisane, ponieważ właśnie dla tej resztki są to obietnice o tym, że właśnie Pan Bóg będzie wśród nich, że będzie się razem z nimi weselił. Jeżeli ktoś nie chce, żeby jak najwięcej osób poszło do, było razem z Bogiem, to znaczy, że jest tego złego ducha też. Drodzy przyjaciele, słuchając tych słów, wgłębiając się w księgę Sofoniasza, możemy powiedzieć, że Pan Bóg jest Bogiem kolejnych szans. Pan Bóg jest Bogiem, który stawia przed nami życie i śmierć. I przede wszystkim patrząc w twarz Jezusa, patrząc na Jego charakter, na Jego wielkie, otwarte, przebaczające serce, ja mogę powiedzieć, że jest wciąż nadzieja dla każdego z nas. Tak jak kiedyś była dla Niniwy, tak dzisiaj jest dla każdego. Tylko wszystko ma polegać na tym, że my naprawdę rozmiłujemy się w tym Bogu, że On stanie się pierwszym dla nas, pierwszym każdego dnia. Będzie tym, za którym będziemy gotowi pójść wszędzie. To jest niezwykłe, że Pan Bóg był pierwszym, który się w nas zakochał. A w nas to uczucie może rodzić się każdego dnia, aż do tego dnia niezwykłego spotkania. Jest moim życzeniem i moją modlitwą, abyśmy mogli wciąż i młodsi, i starsi wciąż wzrastać w poznaniu naszego Boga, aby ta relacja mogła być tak bliska, żeby ten dzień spotkania był tym wielkim, wielkim świętem, śpiewaniem i radością, żeby nie było ciemnego dnia, żeby to ta przestroga nie ziściła się w naszym życiu, ale ten dzień wielkiego wesela. Zakończmy nasze studium modlitwą. Karolina. Drogi nasz Zbawicielu, nasz przyjacielu, nasz najlepszy towarzyszu, chcemy dziękować Ci za to, że Ty nas wybrałeś, Ty nas powołałeś, Ty byłeś pierwszym, który w nas uwierzył. Pomimo tego, że bardzo często, kiedy patrzymy na siebie, to wydaje nam się, że nie jesteśmy nic warci, to jednak w Tobie mamy największą wartość i Ty jesteś tym, który widzi nas coś cennego. Chcemy dziękować Ci za tą wspaniałą szansę, którą nam dałeś, że mogliśmy zaistnieć na tym świecie. Panie, chcielibyśmy kiedyś spotkać Ciebie twarzą w twarz, żeby Ci podziękować za to wszystko, co dla nas zrobiłeś. Żebyś Ty był przez nas wywyższony. Dlatego prosimy Cię, Panie, abyśmy mogli być w Twoich rękach, żebyś Ty nas otoczył tą swoją miłością, która jest jedyną rzeczą, która jest w stanie nas zmienić i która jest w stanie nas podnieść do lepszego życia. Bądź, Panie, razem z nami i wspieraj nas w tym wszystkim, co dla nas przygotowałeś. Powierzamy Ci nasze życie i powierzamy się na kolejny nasz tydzień, który teraz mamy. Bądź z nami i błogosław nas. W imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen. Amen. Kończąc nasze dzisiejsze studium,
Pozostaje mi już tylko zaprosić was, mili widzowie, za tydzień na kolejne studium, kiedy zajmiemy się tym, co najważniejsze. A przedmiotem będzie studium Księgi Aggeusza. Do zobaczenia.